How's it going? Dzień dobry. Znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Dwa tygodnie temu rozpoczął się nasz projekt na stronie polakpotrafi.pl. Zbieramy pieniądze, żeby stworzyć płatny pakiet tekstów do nauki języka angielskiego z pomocą BiblioBearda. BiblioBeard, krótko mówiąc, jest darmową, open-source'ową aplikacją webową do nauki języków, korzystając z tej samej metody, której użyłem, żeby nauczyć się języka polskiego. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do oglądania filmiku, który nagraliśmy dla Polak Potrafi. Ten filmik już ma ponad 50 tysięcy wyświetleń. To jest najwięcej wyświetleń z wszystkich moich filmików do tej pory i to w wielkiej mierze dzięki pomocy subskrybentów mojego blogu oraz użytkowników Wykopu i Joe Monster. Dziękujemy wszystkim serdecznie za podzielenie się tym linkiem znajomymi. Bez tego to nie mogłoby być możliwe. Nasz pierwotny cel był 10 tysięcy złotych, który osiągnęliśmy w ciągu tylko 2 dni. To znaczy, że pobiliśmy rekord crowdfundingu w Polsce. To po prostu niesamowicie. Nie spodziewałem się, że pójdzie tak dobrze, tak szybko. Parę artykułów w polskim internecie zostało napisane o naszym projekcie z tego powodu. Są linki w opisie. No, już mamy ponad 15 tysięcy złotych. To znaczy, że na pewno to zrobimy, że na pewno stworzymy ten pierwszy pakiet tekstów, że spróbujemy zrealizować nasze marzenia. No, dziękuję wszystkim za wsparcie i nie tylko wsparcie pieniężne, a również za otuchy, które nam dodaliście. To wiele dla nas znaczy. Jeszcze raz dziękujemy. Projekt na Polak Potrafi będzie trwał jeszcze tydzień, do końca 16 lipca. Do tej daty możecie kupić między innymi ten płatny produkt taniej niż będziemy go sprzedawać w przyszłości i nadal jest możliwość, żeby zostać założycielem BiblioBearda. Założyciele dostaną nie tylko ten pierwszy płatny produkt, ale wszystkie, które kiedykolwiek stworzymy w przyszłości. I w zamian za to będą nam pomagali w tworzeniu i testowaniu wszystkich produktów. Po zakończeniu tego projektu na Polak Potrafi nigdy więcej nie będziemy sprzedawać możliwości, żeby zostać założycielem. Będziemy musieli skupić się na tworzeniu i sprzedaży samych produktów. I mamy wiele planów na przyszłość. Planujemy stworzyć więcej produktów nie tylko do nauki języka angielskiego, ale też innych języków. Chcielibyśmy przygotować całe książki do nauki z pomocą BiblioBearda, nie tylko takie pakiety tekstów i wiele, wiele innych planów. Już osiągnęliśmy nasz pierwszy cel, ale dodatkowe pieniądze na pewno przydadzą się projektowi, ponieważ to zmniejszy ryzyko i dla nas, i dla założycieli. Już mamy dość pieniędzy, żeby stworzyć ten pierwszy produkt i mamy wielkie plany, ale nie możemy gwarantować, ile będzie kolejnych produktów. To wszystko zależy od sukcesu naszych produktów na rynku. To dlatego, że podam nowy cel. Jeśli zbieramy 20 tysięcy złotych, to znaczy, że będziemy mieli dość pieniędzy, żeby stworzyć przynajmniej 2 produktów bez żadnych innych zarobków. I też podam nową nagrodę. Jeśli osiągniemy ten drugi cel z gole brodę i zrobię filmik tego. Thank you.
od lat niektórzy fanowie prosili mnie o to. Prawdę mówiąc, nie rozumiem dlaczego, ale to nieważne. Jeden fan nawet stworzył ten obrazek, może rok temu. Tylko byłem bez brody raz, jako dorosły. I miałem przynajmniej wąsy, od kiedy miałem 14 lat. Więc to będzie coś naprawdę wyjątkowego. Muszę się przyznać nawet, że nie chcę ogolić się. Moja żona nie chce, żebym to zrobił, ale jeśli to jakoś pomogłoby nam osiągnąć sukces z tym projektem, zrobilibyśmy wszystko. Więc jeszcze raz prosimy o wsparcie. Proszę zmusić mnie do ogolenia się. Dzięki za uwagę. Do widzenia.